Panie premierze, jesteśmy dokładnie w Domu Polskim, który promuje Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze kilka lat temu nie było takiego miejsca. Polska była tylko jednym z wielu uczestników tego forum i to wszystko. Ale teraz wygląda to zupełnie inaczej, bo to się zmieniło. Rośnie rola Polski. Polska jest coraz bardziej rozpoznawalna. Przyjechałem tutaj do Davos prosto z Japonii. Tam spotkałem się z kilkudziesięcioma firmami. Wiele z nich wiem, że będzie chciało zainwestować w Polsce. 5 do 7 miliardów złotych dodatkowych inwestycji japońskich. A tutaj akurat parę godzin temu zamknęliśmy spotkanie z kolejną wielką firmą farmaceutyczną AstraZeneca, która zobowiązała się do zainwestowania w Polsce 1,5 miliarda złotych. To jest ogromna suma i to inwestycje w taki obszar, na których nam najbardziej zależy, czyli badania, rozwój, wdrożenia, tam gdzie ludzie mogą jak najwięcej zarabiać, gdzie wykształceni ludzie mogą przyjeżdżać z powrotem do Polski. Mamy Brexit, ale w jakimś sensie też wiele osób, które opuszcza Wielką Brytanię i wracają do Polski, będą mogli znaleźć bardzo dobrą pracę. A dlaczego inwestorzy wybierają właśnie Polskę? Ponieważ Polska jest znakomitym miejscem do inwestowania. Przed chwilą potwierdził to podczas wspólnego naszego briefingu prezes i przewodniczący jednocześnie tej jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie, że nasze rozwiązania promujące innowacyjną gospodarkę są bardzo dobre, że one skłoniły ich do zainwestowania. To jest zresztą konsekwencja naszego mojego spotkania z nim w Sztokholmie kilka miesięcy temu, gdzie przedstawiłem cały mechanizm, jak to działa, jaką mamy znakomitą, wykształconą kadrę w obszarze właśnie firm farmaceutycznych, sektora farmaceutycznego i to owocuje, to zaprocentowało. Więc bardzo się cieszę, że i w Japonii, i tutaj w Davos jest ogromne zainteresowanie Polską i praktycznie nie pytają już o to, czy jest sukces taki czy inny, tylko jakie są źródła sukcesu. Więc no właśnie, tutaj bo takich opinii... Dużo mogę właśnie rzeczy opowiedzieć dobrego o Polsce i to mnie bardzo cieszy. Bo takich opinii jest wiele, ja przytoczę jedną z wielu właśnie. Przykład Polski powinien stanowić lekcję dla państw na całym świecie. Tak mówi jeden z dyrektorów zarządzających Goldman Sachs, czyli jednego z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych banków inwestycyjnych na świecie. Co pan, panie premierze, odpowiada swoim partnerom za granicą, gdy pytają o receptę na sukces gospodarczy, bo o tym mówimy. Tak. Mówimy o demokratyzacji kapitalizmu, można tak powiedzieć. To znaczy przez nasze programy społeczne, programy prorodzinne spowodowaliśmy, że na rynku pojawiło się wielu konsumentów, świadomych konsumentów. Rozmawiałem też dzisiaj z wieloma premierami na kilku spotkaniach, na czym polega faktyczne włączenie ludzi w krwioobieg gospodarczy. I ta nasza polityka społeczna, którą my zaproponowaliśmy, jest uważana za coś w rodzaju wzorca, który może być kopiowany w innych miejscach. To jest jeden obszar. A druga recepta sukcesu to jest naprawa finansów publicznych. Bo to jest tak, panie redaktorze, że rzeczywiście można powiedzieć, że porównując rok 2020 do 2015, jakieś 20 miliardów dolarów więcej pozyskujemy. Takich, które wcześniej przeciekały jak przez durszlak. W VAT-cie, w CIT-cie i to jest ta nasza główna wiadomość tutaj w Davos. Ja biorę udział w panelu, gdzie namawiam ludzi do tego, no, różnych premierów, ministrów, prezydentów, żeby zajęli się rajami podatkowymi i luką VAT-owską na poziomie europejskim. Kolejne pytania dotyczące nie tylko ekonomii, nie tylko gospodarki, ale także na przykład relacji z Rosją czy sądownictwa. Już na antenie TVP Info serdecznie państwa zapraszam. Panie premierze, ale niektórzy mówią tak, Polska szybko się rozwija, ale rozwija się szybko, bo goni europejską czołówkę, to naturalne i to jest naturalne zjawisko, a nie zasługa takich czy innych przepisów. Co pan na to, panie premierze? Można popatrzeć na to, jak się rozwijają inne kraje, które też gonią. Jakoś tak się zdarzyło, że wszystkich gonią, tylko OECD właśnie parę miesięcy temu pokazało, że Polska będzie się najszybciej rozwijać ze wszystkich 36 krajów w roku 2019 i 2020. No to skoro my się rozwijamy najszybciej, to znaczy, że inni nas gonią. Ale oczywiście musimy nadrobić kilkadziesiąt lat komunizmu, też niektóre stracone lata III Rzeczpospolitej. Jest bardzo dużo do roboty, ale po to właśnie przyciągamy te najwyżej zaawansowane inwestycje z całego świata. Technicznie, technologicznie wymagające dodatkowych umiejętności, zarządzania danymi, umiejętności informatyczne, inżynierskie, projektowe. Po to właśnie, żeby Polacy mogli więcej zarabiać, żeby bezrobocie już jest i tak jedno z najniższych w Unii Europejskiej. Mamy drugie miejsce od dołu. I rekordowo niskie od 30 lat w Polsce. Bezrobocie najniższe od 30 lat, ale mi zależy na tym, żeby było jeszcze więcej miejsc pracy. To jest sens mojej pracy. Polska gospodarka
rośnie szybko, to prawda. Mamy też rekordową nadwyżkę handlową. To proszę powiedzieć nam wszystkim, jak to się przekłada na gospodarkę i czyja to jest zasługa? To jest zasługa przedsiębiorców, ale to jest zasługa oczywiście również naszych działań, bo jeżeli my promujemy polski eksport za granicą, jeżeli utworzyliśmy 60 kilka biur handlowych na całym świecie, to przecież nie po to, żeby one sobie funkcjonowały tam jako agencje turystyczne, tak jak to niestety czasami było z poprzednimi jednostkami, które się nazywały WPHI. Oczywiście nie ze wszystkimi, ale tak bywało. Dzisiaj one pomagają polskim eksporterom na całym świecie. Mamy eksport rosnący zarówno do Unii Europejskiej, jak i chociażby do Japonii, z której właśnie tutaj przybyłem parę godzin temu, gdzie już wspólne nasze obroty handlowe sięgają 5 miliardów dolarów. Japonia staje się dla nas odległym, ale bardzo ważnym partnerem. Zresztą znaleźliśmy wspólny język z panem premierem Shinzo Abe również w obszarze polityki, geopolityki. Mamy wielkich sąsiadów, prawda, Chiny, sąsiad Japonii. Rosja, sąsiad również Japonii i Polski. Wiemy, jak to jest żyć w cieniu potężnego sąsiada. Wymieniliśmy się wieloma doświadczeniami, ale też wiem, że będziemy mogli skorzystać z wielu rozwiązań japońskich. To była bardzo dobra wizyta. Na wstępie tej rozmowy wspomniał pan o tym, że z Tokio przywozi pan kontrakty warte 5-7 miliardów złotych, a możemy powiedzieć coś więcej, coś bardziej konkretnie na ten temat? Mamy dzisiaj w Polsce 300 inwestorów. Część z nich chce zwiększyć swoje inwestycje, ale pozyskaliśmy też takich, których nie tylko nie było w Polsce, ale nawet w ogóle nie było w Europie. Choćby znane marki takie jak Toshiba, Carrier, czy marki, które już są w Polsce, jak Mabuchi, Mitsui albo Toyota. Toyota powiększa znacząco swoje inwestycje. Jednak też rozmawialiśmy z firmami w obszarze infrastruktury, energetyki, wysoko zaawansowanych technologii, które dostrzegają wielki potencjał polskich uniwersytetów, polskich absolwentów. Mamy zdolną młodzież. Chcemy, żeby ona została w Polsce, a nie chcemy tych łez wiążących się z rozstaniami. Był dzień babci, jest dzień dziadka, prawda? Chcemy, żeby babcie, dziadkowie cieszyli się ze swoich wnuków tutaj w Polsce, a nie musieli wysyłać im SMS-y do Londynu. A z czym chce pan, panie premierze, wrócić z Davos do Polski? Tutaj udało mi się dzisiaj odbyć kilka bardzo ciekawych rozmów z największymi firmami świata, z prezesami największych firm świata, takich jak Microsoft, firma, która ma wartość giełdową około biliona dolarów, czy Google, Alphabet, następny bilion dolarów, czy AstraZeneca, bardzo dynamicznie rosnąca, najszybciej rosnąca ostatnio firma z sektora farmaceutycznego i wiele innych oczywiście. I te spotkania dają mi dużą dawkę optymizmu, ponieważ Polska jest postrzegana jako rosnący bardzo szybko, dynamicznie kraj, który dogania w szybkim tempie kraje najwyżej rozwinięte. I jeżeli ktoś ma tutaj jakieś wątpliwości, to głównie jestem pytany o Brexit, jestem pytany o powolny wzrost gospodarczy w strefie euro. Jaka byłaby moja recepta na to, żeby ten wzrost był szybszy? Oczywiście to jest na pewno na dłuższą rozmowę, ale cieszę się, że te sukcesy Polski są dostrzegane. Ale bardzo wiele osób zastanawia się, ja wracam już do początku, bo na początku trochę o tym mówiliśmy, bo wiele osób zastanawia się, jak to jest możliwe, że właśnie Polska, no nie tylko Polska, bo na przykład Węgry również rozwijają się najszybciej w Europie. To nie jest przykład jednego kwartału, tylko mieliśmy kilka kwartałów z rzędu, gdzie ten wzrost tak, gospodarczy... W trzecim kwartale, prawda, Polska się zdaniem Komisji Europejskiej najwyżej rozwijała, na pierwszym miejscu. No takie są dane Eurostatu, czyli właśnie dane z Brukseli. No i wiele osób zastanawia się, co należy robić, aby utrzymać takie tempo wzrostu gospodarczego przez kilka kwartałów, a najlepiej przez kilka lat. Najlepiej przez kilka lat. Należy prowadzić bardzo odpowiedzialną politykę z jednej strony w obszarze finansów publicznych. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku sektor finansów publicznych będzie prawie zrównoważony, a deficyt budżetu państwa po raz pierwszy jest na poziomie zero. Nawet w minionych latach, kiedy był wysoki wzrost gospodarczy, w latach 90., 2000, były takie lata, nigdy ten deficyt nie był na tak niskim poziomie. Budżet nie był w tak dobrym stanie. To jest zasługa tego, że w Ministerstwie Finansów w skuteczny sposób w dużym stopniu zwalczyliśmy mafie VAT-owskie i przestępców podatkowych. To jest też moje przesłanie tutaj dla przedsiębiorców i dla polityków w Davos. To jest też moje przesłanie dla polityków w Brukseli. Mamy raport zaprezentowany, który jest tutaj szeroko dyskutowany. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który mówi o tym, że jest strata w wielkości 170 miliardów euro
co roku rejestrowana z tytułu wypływu w podatkach VAT i w podatku CIT i PIT. To pokazuje, jak wielka praca jest przed nami na poziomie europejskim, ale jednocześnie pokazuje, jak wielki sukces my odnieśliśmy w tym właśnie obszarze. To jest jedna sfera. Już kiedyś o to pytał pana premier Hiszpanii, jeśli dobrze pamiętam. Tak, rozmawialiśmy o tym z premierem Hiszpanii, zresztą gratuluję mu, bo akurat udało się tam uzyskać wotum zaufania i ten nasz bardzo ważny partner w Europie w końcu myślę, że ma za sobą te perturbacje polityczne. Jednak wracając do głównego tematu, myślę, że też bardzo ważne jest to, że wlaliśmy nadzieję w serca Polaków. Brzmi to może tak trochę górnolotnie, ale ja wierzę w to głęboko i nie tylko chodzi o moją wiarę, ale też o wskaźniki wynikające z różnych badań. Blisko 59% Polaków dzisiaj uważa, że jest stosunkowo dobrze na rynku pracy. Kilka lat temu to było 9%, czyli no, dystans jest przeogromny. 70% Polaków optymistycznie patrzy w przyszłość. To jest ta demokratyzacja kapitalizmu, demokratyzacja zasad rynkowych. Bo stawiacie na rozdawnictwo, jak mówią niektórzy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Oni tak czasami nieładnie komentują naszą politykę społeczną, politykę prorodzinną. Ja to rozumiem, to jest ich frustracja, to jest ich złość, że ponad 8 milionów Polaków inaczej zrozumiała, inaczej interpretuje nasze działania. Jednak no, z całą pewnością można podkreślić, że to jest jeden z ważnych czynników naszego sukcesu gospodarczego. Nie ma społeczeństwa, które jest oderwane od gospodarki. Wcześniejsze lata to trochę takie były mądralińskie dyskusje ekonomistów o tym, jak tutaj, prawda, powinno się zarządzać gospodarką. Myśmy postawili bardzo mocno na spójność terytorialną, tam gdzie się da, bo oczywiście wiadomo, że jedne obszary rozwijają się szybciej, drugie wolniej, ale również na spójność społeczną. Zresztą spójność społeczna jest też hasłem tutaj bardzo często powtarzanym w Davos. Panie premierze, gospodarka, ekonomia to nie wszystko, ekologia to także bardzo ważny temat, bardzo ważna dziedzina. Ważne są i ambitne cele przed światem i przed Polską także. Dla Polski wydaje się to zadaniem bardzo trudnym z racji tego, że nasza gospodarka jest w głównej mierze oparta na węglu. To jak zamierza pan realizować cele ekologiczne, cele klimatyczne? Ale nie dajmy sobie wmówić, po pierwsze, panie redaktorze, że Polska jest w jakimś ogonie, jeśli chodzi o różnego rodzaju działania ograniczające emisje. W protokole z Kioto byliśmy zobowiązani do tego, żeby zmniejszyć emisję o 6%, zmniejszyliśmy o 30%. To był gigantyczny wysiłek. To też oznaczało dużo bezrobocia w Polsce i ja nie chcę powtarzać tego bezrobocia. Dlatego walczę o nasz przemysł, walczę o nasze miejsca pracy. Dlatego na Radzie Europejskiej w grudniu zeszłego roku wywalczyliśmy dla Polski derogację, jak to się mówi, czyli osobną ścieżkę dojścia do neutralności klimatycznej. I wie pan co? Spotkało się to z ogromnym zrozumieniem. Myślę, że można zastosować takie młodzieżowe sformułowanie, szczęki opadły niektórym, ponieważ nie dowierzali, że z jednej strony możemy korzystać z tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej i być jego głównym beneficjentem. Czyli my otrzymamy największą pulę środków z tego funduszu na realizację różnego rodzaju działań energetycznych, a z drugiej strony, że rzeczywiście da się wytłumaczyć naszym partnerom we Francji, w Niemczech, że jesteśmy bardziej zależni od innych od węgla. I zresztą pan premier Shinzo Abe doskonale to rozumie, bo Japonia jest też dość mocno zależna od węgla i udało się utrzymać tego rodzaju równowagę. Więc my prowadzimy działania w takim tempie, jak możemy, żeby one były w najlepszym interesie dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki. Ale co konkretnie robi rząd, żeby poprawić jakość powietrza, bo ona pozostawia wiele do życzenia w bardzo wielu miejscach w Polsce? Co zresztą też określił Europejski Trybunał Sprawiedliwości, pokazując, że polityka Platformy Obywatelskiej tutaj była polityką gigantycznych zaniedbań. To jest wyrok z 22 lutego 2018 roku. Jak ktoś jest zainteresowany, to chciałbym odesłać do tego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czyli jak rozumiem organu, który dla Platformy Obywatelskiej jest całkiem wiarygodny. A więc
potężna krytyka tego, czego nie zrobili nasi przeciwnicy. A co my robimy? Program Czyste Powietrze, gigantyczny program termomodernizacji budynków. Kilka milionów budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych. Program Mój Prąd, który oznacza, że w ciągu kilku lat na co najmniej 10% polskich domów będą panele fotowoltaiczne, a więc oszczędności, a więc energetyka prosumencka. To są inwestycje w farmy wiatraków, dzisiaj zresztą dużo bardziej wydajne niż kilka lat temu farmy wiatraków, głównie na morzu, po to, żeby produkować jak najwięcej czystej energii. I do tego tematu z pewnością będziemy wracać wielokrotnie. Teraz kolejny temat to Rosja, bo od kilku tygodni widzimy zmasowany atak na Polskę, werbalny atak na Polskę, próbę fałszowania historii przez Polskę. Jak pan, panie premierze, uważa, dlaczego Moskwa to robi? No właśnie dlatego, żeby w jasnym świetle przedstawić swoje działania sprzed wybuchu II wojny światowej i jednocześnie skłócić partnerów tutaj w Europie. Dlatego jestem wdzięczny Komisji Europejskiej, pani komisarz wiceprzewodniczącej Jurowej, która w jednoznaczny sposób określiła, kto ponosi winę za wybuch II wojny światowej. Myślę też, że Rosja i wielu naszych partnerów, wielu obserwatorów tego, w jaki sposób my poprawiamy te zaniedbania w polityce historycznej naszych poprzedników, są w ogromnym zaskoczeniu, zdumieniu, że w tak krótkim okresie udało nam się zmienić postrzeganie Polski. To dzisiaj już jednoznacznie się mówi o tym, że przecież to o tym powiedział prezydent Steinmeier 1 września na zaproszenie pana prezydenta Dudy. O tym powiedziała pani kanclerz Merkel 6 grudnia w Oświęcimiu. Zbrodnia niemiecka, wina niemiecka i że to nawet jest tożsamości niemieckiej, to co się zdarzyło w czasie II wojny światowej. A Polska ma bohaterskie karty w historii. Powinniśmy być z nich dumni i nie damy panu prezydentowi Putinowi fałszować historii. Ale nawet dzisiaj w Polsce są tacy politycy, którzy są wdzięczni Sowietom za to, że dali nam wolność i dziękują żołnierzom sowieckim. No mamy takie przykłady polityków. Już nie chcę wymieniać nazwisk, pan premier zapewne doskonale wie, o kogo mówię. To, że politycy lewicy, czyli partii, która wywodzi się z PZPR-u, prawda, czyli z partii komunistycznej, odpowiedzialnej jeszcze w latach 40. i 50. Za zbrodnie sądowe, nigdy nie rozliczone przez system sprawiedliwości w Polsce, w III Rzeczpospolitej. To, że oni tak mówią, to można powiedzieć, nie jest to dla mnie wielkie zaskoczenie. Ale proszę zauważyć, jak w ostatnich kilku tygodniach zamilkli, a nawet bardzo dziwnie komentują to, co się dzieje politycy Konfederacji. To potwierdza ich związki w dużym stopniu właśnie z Rosją. To jest niestety ta prawda, która teraz została w dużym stopniu obnażona, ponieważ patrioci, prawdziwi patrioci bronią Polski, bronią dobrego imienia. My zawsze będziemy bronili dobrego imienia. Stąd moje oświadczenie, które trafiło do blisko 2 miliardów ludzi na świecie, różnego rodzaju kanałami komunikacyjnymi i w ogromnej większości było bardzo pozytywnie komentowane. Więc cieszę się, że mimo tego, że Polska ma słabsze instrumenty niż Rosja, to z powodzeniem przekazujemy naszą opowieść, naszą narrację. W związku ze sporem kompetencyjnym między Sądem Najwyższym a Sejmem, marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie tego sporu. Jeśli Trybunał ten spór rozstrzygnie, to pana zdaniem zakończy to spór między Sądem Najwyższym a Sejmem, czy też nie, bo będą tacy, którzy nadal będą twierdzić, że na przykład Trybunał Konstytucyjny nie działa, bo jest wydmuszką, bo i takie mam są stwierdzenia. Mam taką nadzieję, że ten spór się wtedy zakończy i cały czas na to liczę. Z drugiej strony widzę, że jest grupa osób pracujących w systemie sądowniczym w wymiarze sprawiedliwości, której zależy na ciągłym jątrzeniu. Proszę zwrócić uwagę, niedawno był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wtedy dało się słyszeć jęk zawodu po stronie opozycji, Platformy Obywatelskiej i po stronie oczywiście lewicy, prawda, która dzisiaj jest obrońcą wymiaru sprawiedliwości. Ciekawe, co powiedzą na temat sędziów mianowanych przez Radę Państwa PRL, którzy skazywali działaczy Solidarności. Moja koleżanka z Solidarności walczącej Ewa Kubasiewicz dostała wyrok 10 lat więzienia. To sędziowie stanu wojennego, nigdy nie rozliczeni. Ale też oczywiście wszyscy czekali na to, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyda jakiś wyrok bardzo taki niekorzystny dla nas. Tymczasem ten wyrok był bardzo pozytywny i Sąd Najwyższy nie mógł jakby tego przełknąć i w związku z tym na początku grudnia wydał wyrok, w wyniku którego każde poważne państwo powinno zadziałać. Bo ten wyrok spowodował, że niektórzy sędziowie,
gdzieś tam różnie, prawda, analizujący swoje prerogatywy, kwestionują wyroki innych sędziów. A żadne poważne państwo sobie na to nie może pozwolić, bo to pan prezydent ma ostateczną prerogatywę w swoich rękach do mianowania sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa, taka czy inna, czy nawet wcześniejsza nominacje przez Radę Państwa są tylko, że tak powiem, krokiem w kierunku ostatecznej nominacji. I pan prezydent potwierdził tych sędziów, w związku z tym żaden sędzia nie ma prawa kwestionować statusu innych sędziów. I dlatego musieliśmy teraz legislacyjnie zadziałać. I mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona wkrótce. To na koniec naszej rozmowy, panie premierze, jeszcze cytat. Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała tak, Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na świecie, na Europie, jemu zależy tylko na Polsce. Chciałbym pana poprosić o komentarz do tych słów. No, muszę powiedzieć, że z jednej strony zgadzam się oczywiście z panią Kidawą-Błońską, bo wiem, że Jarosławowi Kaczyńskiemu przede wszystkim zależy na Polsce i to jest ogromny komplement, to co teraz usłyszałem w kierunku pana Jarosława Kaczyńskiego i nie spodziewałem się tego ze strony pani kandydatki, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ale z drugiej strony muszę też zapewnić, że pan prezes Kaczyński troszczy się o sprawy Europy bardzo mocno. Często o tym rozmawiamy. Wiem, jak bardzo leży na sercu jemu silna Europa, sojusz transatlantycki, który jest podstawą pokoju na świecie, a więc muszę też uspokoić panią Kidawę-Błońską, że pan prezes z całą pewnością troszczy się również o Europę i o wymiar funkcjonowania Polski w różnych naszych tutaj, prawda, sojuszach i wymiar Trójmorza i wymiar NATO i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i wiele innych wymiarów też leży na sercu panu prezesowi. Ale to prawda, że troszczy się najbardziej o Polskę. Ja też się troszczę najbardziej o Polskę. Polska jest dla mnie najważniejsza. Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę. Przed panem kolejne spotkania i rozmowy tutaj w Davos. Bardzo dziękuję również państwu za uwagę. To był specjalny program Gości Wiadomości prosto właśnie z Davos, gdzie trwa 50. Światowe Forum Ekonomiczne.